Hejka, witam Was znowu na moim kanale w nowym filmiku. Dzisiaj witam się z Wami w takiej dość innej scenerii niż zazwyczaj, ponieważ korzystam z ostatnich ciepłych, słonecznych dni wakacji. Wiem, pewnie powiecie, a siedzi w swetrze, niby tak ciepło. Po prostu nałożyłam ten sweter, bo miałam taką ochotę, ale w sumie nie jest mi w nim gorąco. A więc dziś zapraszam Was na jeszcze jeden odcinek z serii Back to School i będą to odpowiedzi na Wasze pytania, które zadawaliście na moim Instagramie, w tych takich ankietach. Na Instastory. I w ogóle sorry za wszelkie odgłosy, ale tam gdzieś strzelają, tam gdzieś jakieś zwierzęta i w ogóle niestety nie mam na to wpływu, musimy to przeżyć. Zanim jeszcze zaczniemy Q&A, chciałam Was zaprosić do mojego Insta właśnie po to, abyście mieli ze mną taki bliższy kontakt niż tu na YouTubie. Tam możecie zadawać mi często pytania, robimy ankiety, są ładne zdjęcia, więc serdecznie Was tam zapraszam. Nazwa oczywiście w opisie oraz na moje Musical.ly czy TikTok, jak wolicie. Jest tam już Was również masa. Nagrywałam fajne, śmieszne musicali, więc TikToki, nie wiem. Tak więc zapraszam Was również bardzo serdecznie. Nazwa taka sama jak Instagrama, więc łatwo zapamiętać. A teraz już przechodzimy do Q&A. A więc pierwsze pytanie. Do jakiej klasy idziesz? No do trzeciej liceum, więc tak średnio bym powiedziała, ale no cóż, czas leci nieubłaganie. Czy lubię chodzić do szkoły? Powiem Wam szczerze, że lubię. Znaczy, czasem mam takie dni, że mi się w ogóle nie chce wstać. Największy problem mam właśnie z tym, żeby wstać rano. I to jest dla mnie najgorsze. Jeżeli szkoła zaczynałaby się o 11 czy o 10, to okej, nie miałabym z tym problemu. Ale tak to ogólnie w szkole zazwyczaj się coś ciekawego dzieje. Jest fajnie, są jakieś śmieszne akcje, więc czemu nie? Nie patrzmy tylko na te negatywne strony szkoły. No, każda jakaś sprawa, każde jakieś wyjście, wszystko ma swoje negatywne i pozytywne strony, więc nie patrzymy na te negatywne, patrzymy na te pozytywne strony szkoły. Wtedy na pewno będzie przyjemniej nam się do niej chodziło, a przecież o to chodzi, bo przecież większość swojego życia spędzamy w szkole czy później w pracy. Co zamierzasz studiować? Jak dobrze wiecie albo nie wiecie, ja za bardzo nie lubię mówić o swoich planach na przyszłość, dlatego też nie będę tutaj o nich mówić, ponieważ mam ich tysiące, nie no, może nie tysiące, ale dziesiątki, więc któryś na pewno musi wypalić, bo jak nie, to już znaczy, że po prostu jestem jakaś naznaczona, że po prostu mam mieć PA i koniec, ale któryś na pewno chyba wypali. Od której do której przeważnie masz lekcje? No teraz nie wiem, jaki będę miała plan jeszcze. W sumie zależy, kiedy dodam ten filmik. No ale w drugiej klasie było tak, że codziennie zaczynałam lekcje o 8, chyba raz tylko miałam na 9. No i kończyłam o 14.30, a raz kończyłam o 15.20, więc tak średnio trochę, ale wydaje mi się, że da się przeżyć te 7 raz w tygodniu 8 godzin. No, miałam wrażenie, że mam naładowany aparat na 100, a tutaj wychodzi mi, że dwie kreski, no nieważne. Czy masz już wszystko do szkoły? Tak, wydaje mi się, że wszystko. Chyba jeszcze kalkulator tylko muszę dokupić, więc jeżeli ktoś nie widział filmiku z serii Back to School Haul, no to oczywiście zapraszam, link w opisie, chociaż w sumie to był ostatni filmik, więc raczej możecie szybko go znaleźć. Sposoby na ściąganie. Skończę szkołę, to Wam powiem. Chociaż w sumie ja nie ściągam, więc co ja Wam mogę powiedzieć? Ile zajmuje Ci czasu odrabianie zadań i nauka na sprawdzian itp? Boże święty, to jest tak kwestia zależna od przedmiotu. Bo na przykład praca domowa z polskiego to czasami nawet są to 4 godziny, bo jak ma się 20 zadań pracy domowej, to nie tak szybko to zrobić. Z matmy na przykład zajmuje, nie wiem, to 20 minut, bo zwykle nie ma jakoś dużo. Jest kilka przykładów. Nauka na sprawdzian, to zależy jaki to jest sprawdzian, jaki materiał. Ciężko mi to w sumie powiedzieć, bo różne rzeczy, jedne rzeczy lepiej przyswajam, drugie trochę gorzej. Więc tutaj tak nie potrafię za bardzo się określić, ile mi to zajmuje. Czy macie szkolny sklepik? Tak, mamy. Czy chodzę z Julką do klasy? Tak. Który przedmiot lubisz najbardziej, a którego nienawidzisz? No, najbardziej to chyba lubię angielski i matmę. A nie lubię, nie przepadam. Myślę, że kto ma mnie na snapie, to już nieraz widział i słyszał, za jakim przedmiotem za bardzo nie przepadam, także może nie będę tego tutaj mówić. Chociaż w każdym przedmiocie czasem jest coś ciekawego, ale tak najbardziej to lubię angielski, matmy zdecydowanie. Od zawsze. Gdzie kupujesz przybory do szkoły zawsze? No to jest różnie. Kiedyś zdecydowanie kupowałam rzeczy w Carrefourze,
teraz raczej w Empiku, chociaż w sumie to zależy, bo zdarza mi się coś w Biedronce kupować, ale no nie wiem, teraz kupowałam w Empiku, rok temu z tego co pamiętam też, w Carrefourze zazwyczaj jest bardzo duży wybór, no ale jak teraz nie kupowałam dużo rzeczy, to pozwoliłam sobie na Empik, to robi się jak wracasz ze szkoły. Planuję to zmienić w tym roku, ponieważ zazwyczaj jak wracam ze szkoły, to najpierw siedzę na telefonie i zajmuje mi to dużo czasu, ponieważ sprawdzam, co się działo przez cały dzień w internecie, w świecie i tak dalej. Później idę jeść, później wracam do telefonu i znowu mi to trochę czasu zajmuje, nadrabiam lekcje, idę spać. No ale teraz planuję, tak jak wiecie, być troszkę bardziej zorganizowana, trochę ten czas na telefon odłożyć, wyłączyć Wi-Fi i tak się trochę, wiecie, mniej czasu poświęcać na telefon, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Wyjdzie. O której godzinie wstajesz do szkoły? To zależy, czy mi się chce jakoś szykować, czy nie, bo ja jestem ogólnie zwolennikiem tego, żeby zjeść bardziej pożywne śniadanie, niż tego, aby się jakoś pomalować bardzo ładnie. Także zazwyczaj wstaję o godzinie 5:30, jeżeli chcę już się tak super pomalować, wystroić i tak dalej. A tak to zazwyczaj chyba 5:40, bo w sumie chcę zrobić dobre śniadanko, sobie zjeść na spokojnie i wszystko na spokojnie zrobić, no bo wychodzę na autobus o godzinie 6:40, więc tak. Boże, pytania się powtarzają. Nie możesz się doczekać, aż skończysz szkołę, czy raczej czujesz, że będziesz tęsknić za tymi czasami? To zależy od mojego humoru, bo czasami myślę sobie, Boże, żebym chciała skończyć tą szkołę, mieć spokój i tyle. Ale z drugiej strony myślę, że nie, to jest fajny czas i jeszcze mogłabym z 2 lata pochodzić. Czym się różni gimnazjum od liceum? Zdecydowanie tym, że trzeba się uczyć. Znaczy no po prostu jest to bardziej tak jakby tutaj potrzebne. Wydaje mi się, że zwraca się większą uwagę na tą naukę niż w gimnazjum. Może po prostu w gimnazjum tego nie zauważałam, ale wydaje mi się też, że jakoś uczniów traktuje się bardziej tak jak ludzi, a nie jak po prostu gówniarzy, że stawiam ci jedynkę, bo coś tam, stawiam ci jedynkę, coś tam, tylko można się z nauczycielami dogadać jak z człowiekiem, a nie jak mówię, z gówniarzem jakimś. Nasze decyzje są brane pod uwagę, więc to też jest ważne. O wielu rzeczach my decydujemy, żeby było na naszą korzyść, żeby było nam lepiej, nam wygodniej, więc to się różni, to jest zdecydowanie na plus. I wydaje mi się, że w ogóle mam większe prawa. Jaki masz plecak do szkoły? Taki sam co rok i 2 lata temu. Więc hol sprzed 2 lat, zapraszam. Co najbardziej lubisz i czego najbardziej nie lubisz w szkole? Najbardziej nie lubię, zacznijmy tak trochę pesymistycznie. Najbardziej nie lubię tego chyba, że trzeba rano wstawać i często już jest tyle rzeczy do zrobienia, że się po prostu nic nie chce robić. Że często właśnie już tak po prostu się wysiada i się nie chce już nic kompletnie robić, nawet po prostu rzeczy, które sprawiają zazwyczaj przyjemność. A co lubię, to to, że spotykam się z fajnymi osobami, niektórymi, z którymi spędzam dużo czasu, że często dowiaduję się jakichś ciekawych rzeczy, tak mówię to. No i ogólnie u mnie w szkole dużo się dzieje, więc zwyczajnie jest nudno. Czy miałaś jakiś problem z tym, że nagrywasz filmiki w szkole? Otóż teraz chyba nie za bardzo, ale w gimnazjum i w podstawówce tak. Dużo osób robiło z tego wielki problem, jakbym po prostu nie wiem, co im, jaką krzywdę im wyrządzała. Ale wiadomo, głównie żeria, tak to bywa. Były różne jakieś tam podśmiechiwanie się i w ogóle takie, o Boże, co ona robi, w ogóle wiesz, ona nagrywa i to było takie, o, i w ogóle szok. No ale nie mieszkam też w jakimś dużym mieście, więc w ogóle w mieście nie mieszkam, więc zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie są bardziej tak, jakby to powiedzieć, no wiecie, i raczej nie rozumieją niektórych rzeczy i nie są przygotowani na nowości, zaś teraz w szkole nie wiem, w sumie tak z bezpośrednim takim czymś się raczej nie spotkałam, chociaż zdarzały się czasem jakieś docinki, takie głupie podpytywania i w ogóle przecież ja widzę, że to jest tak, o Boże. Ale teraz już chyba ludzie jakoś nie zwracają tak na to uwagi, chyba po prostu wszyscy przywykli albo wszyscy mają to gdzieś i w sumie jest mi to obojętne, kto co myśli, kto co tam mówi na ten temat. Ja robię po prostu swoje i
i tyle. Jak ktoś gra w piłkę, to mi to nie przeszkadza, także niech tak zostanie. I to wszystkie pytania, na które chciałam Wam dzisiaj odpowiedzieć. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Piszcie pytania do normalnych Q&A, jeżeli chcecie, żebym nagrywała, tylko nie pytajcie o takie rzeczy typu ile masz lat i w ogóle takie bardzo proste rzeczy, które można wywnioskować z niektórych innych filmów. Tylko jakieś takie ciekawsze pytania. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się spodobał. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy. Możecie zostawić dzwoneczek, żeby być ze mną na bieżąco. Wbijajcie na Insta, na Musical.ly. Możecie polajkować również fanpage na Facebooku. I widzimy się niedługo w nowym filmiku.